Wyobraźmy sobie teraz taką zabawę. Powiedzmy, że mam worek i do tego worka wrzucam najpierw kilka sześcianów zielonych. Powiedzmy, że jest ich 8, a następnie 8, 8 sześcianów, a następnie dziewięć sfer czy kulek. Do tego dorzucam jeszcze 5 żółtych, sześcianików, czy kostek. I 7 żółtych kulek czy sfer. Mieszam to wszystko w worku, mieszam i następnie losuję jeden obiekt. No i teraz obliczymy sobie różne prawdopodobieństwa, które tutaj możemy sobie wymyślić. Zaczniemy może od takiego pytania: jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosuję sześcian? Że wylosowany obiekt będzie sześcianem. No żeby to obliczyć, to może najpierw policzmy, ile jest, wszystkich, ile jest wszystkich obiektów tutaj razem. 8 dodać 9 to jest 17, dodać 5 to jest 22 i 7, czyli wszystkich razem mamy 29 i zakładamy, że wylosowanie każdego z tych obiektów jest tak samo prawdopodobne. Czyli wszystkich możliwych wyników losowań mamy 29. A ile jest sześcianów? No sześcianów jest 8 zielonych, dodać 5 żółtych, czyli w sumie mamy ich 13. Czyli mamy 13 29 wynosi prawdopodobieństwo wylosowania sześcianu. Następne pytanie. Zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosuje obiekt, który jest koloru żółtego. No, to ile mamy żółtych obiektów? No, żółtych mamy 5 plus 7, czyli 12. Jak już wcześniej obliczyliśmy, wszystkich możliwych wyników losowania jest 29. Zanim obliczymy następne prawdopodobieństwo, to ja tutaj teraz narysuję taki diagram, podobny do tego, który rysowaliśmy w poprzednim filmie, który będzie przedstawiał naszą przestrzeń. Zbiór naszych zdarzeń elementarnych. Wiemy już, że wszystkich zdarzeń jest 29, czyli ten prostokąt przedstawia 29 zdarzeń, które stanowią całą, cały zbiór wszystkich możliwych tutaj wyników losowań. Teraz w tym zbiorze mam zbiór takich wyników losowań, gdzie dostaliśmy w dostaliśmy wyniku losowania sześcian. No i już wiemy, bo liczyliśmy to prawdopodobieństwu tej u góry, że. Ten zbiór zawiera 13 elementów. 13 elementów. Teraz narysuję zbiór, który będzie symbolizował te elementy, które są żółte. No i wiemy, że tych żółtych, czyli to są żółte elementy, że tych żółtych jest 12. No bo tutaj obliczyliśmy, że jest ich 12. No i ten zbiór ma tutaj pewną część wspólną, którą ja może takim kolorem Zbliżonym do niebieskiego zaznaczę, to jest ta część wspólna, czyli to są te elementy, które są jednocześnie sześcianami i są żółte. No i tych mamy 5. 5 żółtych, żółtych sześcianów. To obliczmy teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, że coś jest żółtym sześcianem. To może narysuję tutaj żółty sześcian. Tutaj kolor ma znaczenie, może podkreślmy, że to jest żółty. Ten sześcian na pewno jest żółty. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosuje żółty sześcian? No wiemy, że żółtych sześcianów jest 5. Czyli to prawdopodobieństwo będzie równe 5,29. Tak bo tych elementów tutaj, w tej części wspólnej jest 5. No i to wszystko jak do tej pory było dosyć proste, a zadajmy teraz ciekawsze pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosuje obiekt, który jest sześcianem? Lub jest koloru żółtego. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? Wiemy, że wszystkich możliwych wyników jest 29. A ile będzie tych zdarzeń sprzyjających? Wiemy, że sześcianów mamy 13, a figur koloru żółtego jest 12. No ale są też figury, które są jednocześnie i sześcianami i są żółte. Czyli tak, będziemy mieli 13 sześcianów, do tego dodamy 12 figur, które są żółte. No ale w ten sposób pewne elementy obliczy, policzyliśmy dwa razy, dlatego że dwa razy policzyliśmy te, które są jednocześnie i w tym zbiorze fioletowym, i w tym zbiorze żółtym. Czyli musimy odjąć te, które policzyliśmy dwa razy, czyli odjąć 5 elementów, które należą do części wspólnej tych zbiorów na tym diagramie. No i teraz możemy obliczyć, oczywiście, ile to jest, ale dokładna wartość numeryczna nie jest aż tak ciekawa, jak fakt, jak do tego doszliśmy i jak to można uogólnić. No ale obliczmy. 13 plus 12 odjąć 20, no to jest 20,29, czyli to prawdopodobieństwo, że wylosujemy Obiekt, który jest sześcianem lub jest kolor żółtego, jest równy dokładnie 20,29. Tak jak mówiłem, sam wynik numeryczny nie jest tak ciekawy jak to, że można ten ułamek tutaj przedstawić za pomocą tych prawdopodobieństw, które już tutaj wcześniej obliczyliśmy. Tych, które tutaj mamy. No to zróbmy to. Czyli to jest równe 13,29. Dodać 12,29 i odjąć. 5,29. No i tak jak mówiłem, to są te prawdopodobieństwa, które już raz tutaj obliczyliśmy. 13,29 to było prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy sześcian. 12,29 to było prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy element, który jest żółty, po prostu. Odjąć prawdopodobieństwo tego, że wylusujemy element, który jest sześcianem i jest żółty jednocześnie. Tak? Pamiętacie, to było to prawdopodobieństwo. To jest dokładnie to, co tutaj było. Czyli mamy bardzo ciekawy wynik, zauważcie, który można bardzo łatwo uogólnić. Że prawdopodobieństwo tego, że zajdzie jakieś zdarzenie lub jakieś inne zdarzenie, jest sumą prawdopodobieństwa tego, że zajdzie to pierwsze zdarzenie oraz tego, że zajdzie to drugie zdarzenie, i trzeba odjąć prawdopodobieństwo tego, że oba te zdarzenia zajdą jednocześnie. Czyli możemy tutaj sobie uogólnić to i napisać taki ogólny wzór, że prawdopodobieństwo, że zajdzie zdarzenie A lub zdarzenie B, jest równe prawdopodobieństwu tego, że zajdzie zdarzenie A, dodać prawdopodobieństwu tego, że zajdzie zdarzenie B, odjąć prawdopodobieństwo tego, że zajdzie jednocześnie zdarzenie A i zdarzenie B. Jest to pewne ogólne prawo, ogólny wzór, wzór na prawdopodobieństwo sumy zdarzeń. Zwykle zapisuje się go za pomocą symboli sumy i przecięcia zbiorów czyli No bo to są zbiory. A i B to są zbiory, więc co to znaczy, że zajdzie zdarzenie A lub zajdzie zdarzenie B? To znaczy, że zajdzie zdarzenie, które należy do sumy tych zbiorów. I to jest równe prawdopodobieństwo zdarzenia A, dodać prawdopodobieństwo zdarzenia B, odjąć prawdopodobieństwo przecięcia tych dwóch zdarzeń, czyli takiego zdarzenia, które oznacza, że zdarzenie A i B zaszły jednocześnie. Tutaj może warto jeszcze. Taką uwagę zrobić, że może się tak zdarzyć, że może mieć taki diagram, że na przykład zdarzenie A wygląda tak, a zdarzenie B może wyglądać tak. I one nie mają wtedy części wspólnej. Czyli w takiej sytuacji, jak tutaj jest na rysunku, nie będzie tego, nie będzie tej części. Bo prawdopodobieństwo części wspólnej, prawdopodobieństwo przecięcia, jest w tej sytuacji równe 0. Czyli, jeżeli te zbiory się nie przecinają, jeżeli nie mają elementów wspólnych, to ten człon, który tutaj mamy, jest równy 0. I wtedy prawdopodobieństwo sumy tych dwóch zbiorów jest po prostu sumą prawdopodobieństw. I w takiej sytuacji mówimy po prostu, że te, że te zdarzenia się wzajemnie wykluczają. No ale tutaj warto pamiętać, że, że w ogólności ten człon powinien występować. Takie zdarzenia, jak tutaj mamy, to są zdarzenia rozłączne. Zdarzenia rozłączne. Tak jak zbiory rozłączne, tak? bo zdarzenia to są też zbiory. I czasami mówi się, że, te, że to są zdarzenia wykluczające się wzajemnie. Czyli takie, które nie mogą zajść jednocześnie. Jeżeli zajdzie zdarzenie A, to nie może jednocześnie zajść zdarzenie B, ponieważ te zbiory nie mają części wspólnej. Ale warto pamiętać, że w ogólności ten wzór wygląda tak, jak tutaj napisałem. A czasami się tak zdarza, że zdarzenia są rozłączne czy wykluczające się, i wtedy nie ma tego, tego członu, który odpowiada za prawdopodobieństwo części wspólnej.